Sadness. Miasto to leży w regionie Rogaland. Na północ od niego znajduje się czwarte co do wielkości miasto Norwegii – Stavanger. Sadness wraz z Stavanger to teren trzech najbardziej zurbanizowanych obszarów Norwegii. Sadness należy do dystryktu Nord-Jaren. Miasto jest złożone z 13 dzielnic. Miasto ciągle się rozrasta i w czasie swojego rozwoju wchłonęło takie miasta jak Hommersåk, Hole, Stokka czy Vatne. Sadness to największa gmina, komunę w Norwegii. I jest ósma co do zaludnienia w Norwegii. Liczba mieszkańców ciągle rośnie. Najważniejsze daty w historii Sadness. 1860 rok. Sadness uzyskuje status miasta portowego. 6 kwiecień 1861 rok. Zostaje oddzielone od gminy Hoyland, tworząc osobną, samodzielną gminę. Początkowo gmina liczyła 440 mieszkańców. 1 stycznia 2020 rok. Sadness i Forsand planują się połączyć, tworząc gminę o nazwie Sadness. Help przyznano 21 kwietnia 1972 roku. Ogólnie to biały lejrgang, czyli ceramiczny ptak kukułka. Tło herbu jest zielone. Ceramika ta to okaryna lub prosty flet. Sadness, nazwa, pochodzi od pierwszej farmy znajdującej się na tych terenach. Sand, piasek, piaszczysta plaża. Ness, cypel. Farma znajdowała się na końcu Gansfjorden, gdzie dziś jest centrum miasta. A teraz kilka słów o sławnej i ważnej osobie dla miasta Sadness. Jonas Oglend urodził się w 1847 roku. Kupiec i przedsiębiorca norweski, urodzony w Hoyland. Od 1870 roku zaczął sprzedawać produkty głównie spożywcze i rolnicze. W 1868 roku zaczął swój mały biznes Sadness. Pomiędzy 1895 i 1899 jego synowie nabyli The World, skandynawską agencję rowerową. W konsekwencji w 1906 roku powstała pierwsza fabryka rowerów Sadness. Była to największa fabryka rowerowa w Norwegii. W 1926 roku Oglend otworzył fabrykę odzieżową. Po jego śmierci w 1931 roku firma dalej prosperowała. Przejęła ją rodzina Oglenda. W 1932 roku, zaraz po jego śmierci, marka rowerów DBS, tak zwany lepszy rower, została wprowadzona. Potem także motorowery Tempo trafiły na rynek. Co warto zobaczyć w Sadness? Kościoły, sąd rejonowy, muzeum The Science Factory, port, Sadness Kunst and Kulturhus, w którym znajduje się też biblioteka, dworzec. Trzeba odwiedzić także parki, skate parki i zobaczyć posągi, monumenty w okolicy. Ulica Langagata, najbardziej znana ulica w mieście. Polecam też odwiedzić antykwariaty. Poza tym kino, restauracja, kawiarnie, puby. W mieście odbywają się często zawody sportowe, na przykład narty letnie, biegi, rowery. Są także przedstawienia, koncerty i różne inne kulturowe eventy. Można też zaglądnąć na pole golfowe, Giske Hallen, czyli basen publiczny, Muzeum Jonas Oglend, a także Figio Ceramika Factory.
Warto poza miastem zobaczyć także lasy, plaże, a także okoliczne wyspy tętniące życiem latem.